Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kwalifikacje do najważniejszej imprezy tego sezonu. Imprezy, która jest celem głównym chyba niemal wszystkich reprezentacji, które od początku, kiedy przygotowywały się do tego sezonu, obierały punkt. Oczywiście turniej czterech skoczni, ale najważniejsza impreza to Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. 246,5 metra, tak daleko skoczył tutaj Johan Remen-Evensen. Skoczek, który zakończył karierę niespodziewanie. Był to szok dla norweskich kibiców, ale jak sam Johan Remen-Evensen przyznał, no cóż, nie potrafi skakać już na takim poziomie, na jakim by chciał. Musiał niestety troszeczkę zrzucić wagi, by móc skakać na odpowiedniej długości, na nartach odpowiedniej długości, ale te efekty w postaci wyników nie przychodziły, w związku z czym zdecydował się zakończyć karierę. Dlaczego akurat przed Mistrzostwami Świata w lotach? No tego chyba nikt nie, odpowiedzi na to pytanie chyba nikt nie pozna. Natomiast sam Johan Remen-Evensen powiedział, że lepiej nie skakać, jeżeli ma skakać tak słabo, jak skakał do tej pory, to lepiej, żeby w ogóle nie skakało. Drodzy Państwo, 56 skoczków oglądaliśmy dzisiaj podczas dwóch serii treningowych. 49 przystąpi do serii kwalifikacyjnych. No jest to związane oczywiście z liczbą, jaką mogą wystawiać poszczególne reprezentacje do zawodów, do kwalifikacji. Najdalej podczas serii treningowych Martin Koch 237 i 219 metrów. To 237 metrów to był w ogóle najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy podczas tej serii treningowych. Rozgrzewający się Kamil Stoch, niezwykle skoncentrowany. Kamil, który dzisiaj podczas serii treningowej spisywał się dobrze. 204 i 205 metrów to odpowiednio 13 i 10 miejsce. W tej chwili odbijają się z progu i wzbijają w powietrze przedskoczkowie. Jednym z przedskoczków jest Anders Jakobsen, który wrócił do czynnego skakania. No on dzisiaj skoczył 164 oraz 204 metry. No i jak zapowiada, czuje się coraz lepiej Anders Jakobsen na nartach i swego czasu najlepszy z Norwegów pojawi się, myślę, że niebawem w zawodach Pucharu Świata. Tymczasem 16 platforma startowa, a więc podobnie jak podczas serii treningowych, najczęściej skakali zawodnicy jednak z platformy numer w pierwszej części 14, w drugiej z 16. No i z pięciu z Polaków trener Łukasz Kruczek zrezygnował z Stefana Huli, a więc Maciej Kot, Krzysztof Miętus, Piotr Żyła i Kamil Stoch to czterech zawodników naszych, którzy wezmą udział w kwalifikacjach. Kamil Stoch oczywiście kwalifikować się nie musi, a więc 40 skoczków będziemy oglądać. A kwalifikacje rozpoczyna Aleksiej Koroljew, reprezentant Kazachstanu. No i biorąc pod uwagę fakt, jak duży jest to obiekt, faktycznie po tych przeróbkach organizatorzy zapewniają, że można tutaj oddać skok powyżej 250 metrów, no ale przyznam się szczerze Państwu, kiedy chodziłem obok tego miejsca oznaczającego 250 metrów i patrzyłem, że tam już jest praktycznie zupełnie płasko, no nie wyobrażam sobie, by którykolwiek z zawodników był w stanie poszybować tak daleko 250 metrów. Tutaj na tej skoczni przy prędkości podczas lądowania, prędkości, która sięga 110-115 km na godzinę, no działają tam ogromne siły na zawodnika. 122 metry Aleksieja Korolewa, no to raczej za mało, by zakwalifikować się do rywalizacji indywidualnej. No a teraz z numerem drugim Jernej Damian. Dzisiaj 159 i 190,5 metra reprezentanta Słowenii. Oto Jernej Damian w powietrzu. Najważniejszy jest ten pierwszy moment. Odpowiednie wyjście z progu i przelecenie tej długiej, długiej buli, jaka znajduje się tutaj na tej skoczni i później odpowiednie ułożenie się na nartach, a w zasadzie nad nartami i szybowanie, wykorzystując podmuchy wiatru. No, w tej chwili te podmuchy wiatru zdecydowanie nie sprzyjają zawodnikom. Widzą Państwo, plus 14,8 punktu dla Jerneja Damiana, który skoczył tylko 152 metry, a to oznacza, no, że te warunki, w jakich rywalizują o wejście do jutrzejszej pierwszej serii, te warunki nie są najlepsze. Przed momentem Andreas Kofler, zanim widzieliśmy Łukasza Kruczka, a tymczasem na belce startowej Nikolaj Karpienko, reprezentant Kazachstanu. To już drugi z zawodników Kazachstanu, 30-letni skoczek, a w tym w zawodach Pucharu Świata w lotach narciarskich. No, w zasadzie bez sukcesów nie udało mu się zakwalifikować tak naprawdę do ani jednego konkursu. Podobnie będzie i podczas Mistrzostw Świata w Vikersund. Nikolaj Karpienko po słabym skoku również do pierwszej serii
raczej się nie zakwalifikuje. Przy czym ta selekcja wcale tutaj nie jest aż taka duża, bowiem musi odpaść tylko 9 skoczków. 124 metry na razie Nikołaja Karpienki. Przypomnijmy wcześniej Aleksiej Korolew 128, no i prowadzący jak na razie Jernej Damian 152 metry. Tak daleko skoczył reprezentant Słowenii. No, a za moment Yuta Watase, reprezentant Japonii. Tutaj Anders Bardal w rozmowie z Gregorem Schlierenzauerem. Gregor Schlierenzauer dzisiaj 4. i 5. miejsce w skokach treningowych. No, to oznacza, że daje wyraźny sygnał Gregor Schlierenzauer. Proszę się ze mną liczyć. Ja będę walczył tutaj o podium i o medale. Przypomnijmy, Schlierenzauer to przecież mistrz świata w lotach narciarskich z 2008 roku, kiedy to pokonał Martina Kocha i Jannę Ahonena, a Martin Koch, wicemistrz właśnie z Oberstdorfu z 2008 roku, tutaj biorąc pod uwagę to, jak skakał w Oberstdorfie i jak skakał podczas 2 serii treningowych, pokazuje, że wyrasta na głównego faworyta. Oto skok Yuty Watase, 156,5 metra. No, to najdłuższy skok Japończyka, 143 i 146,5. Tak daleko skakał Japończyk na treningach, no ale to nie są odległości tak naprawdę godne tej skoczni. Tutaj trzeba szybować, tutaj trzeba lecieć zdecydowanie ponad 200, najlepiej 220 metrów. Tak jak Martin Koch, 237 i 219, 211,5, 213 dzisiaj Robert Kraniec, drugi dwukrotnie podczas treningu. No i teraz Davide Bressadola, reprezentant Włoch. Najlepszy jego skok, 175 metrów. Davide Bressadoli zrezygnowany, ze złością machnął ręką. Nie jest zadowolony ze swojego skoku. Oto Jakub Irołtek. No, ten gest chyba trenera najlepiej oddaje skok Davide Bressadoli. Niskie noty, 148 metrów tylko, trzecia jak na razie odległość, no ale my czekamy przecież na te loty powyżej 200 metrów, chociaż biorąc pod uwagę, kiedy wiatr tutaj wieje w tej chwili ponad metr na sekundę z tyłu, no tak dalekie loty w takich warunkach, w tak trudnych warunkach, to naprawdę już zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. Karl Nordin, reprezentant Szwecji, jedyny ze Szwedów, jakiego oglądamy, 22-letni skoczek. W tym sezonie brał udział w zawodach Pucharu Świata na obiekcie Kulm. Był tam odpowiednio 45 i 43. Teraz także przeszlifował bóle, także bardzo blisko. Dzisiaj podczas serii treningowych Karl Nordin 132 i 120 metrów. No i to są właśnie ci skoczkowie, którzy zaprezentują się tak naprawdę tylko i wyłącznie podczas kwalifikacji. To 17 metrów. Tylko taką odległość osiągnął Szwed. No i oczywiście zajmuje w tej chwili ostatnie miejsce. Prowadzi Yuta Watase 156,5 metra. No ale zadanie na dzisiaj to oczywiście wywalczyć kwalifikacje do jutrzejszego konkursu. Matthias Jupan i pierwszy z reprezentantów Francji, a więc Emmanuel Chedal na naszych ekranach. Nie ma Antonina Hajka. Czech skakał z numerem 8 podczas serii treningowych, odpowiednio 169 i 180,5. No i bez dwóch zdań był najsłabszym ogniwem w tym w reprezentacji naszych południowych sąsiadów. Emmanuel Chedal również bez błysku, 153 i 147,5 metra, odpowiednio 36 i 48 miejsce poszczególnych serii treningowych. Widać, że reprezentant Francji, no, daleki jest od swojej optymalnej formy. Duża skocznia, największy obiekt na świecie. Zbudowany w 1936 roku. Wtedy też pojawił się pierwszy rekordzista tej skoczni. No, czekamy na skok Emanuela Chedala. Widzą Państwo, jak fatalne są warunki na całej długości ze skoku. Mocny wiatr w plecy. No i trudno się dziwić, że zawodnicy nie są w stanie dolecieć do tej pierwszej chociażby czerwonej linii, którą widać. Ta pierwsza czerwona linia to wielkość tego obiektu, to przepraszam, punkt konstrukcyjny 195 metr, wielkość tej skoczni 225 metrów. No i rekord Johanna Remena Evensena 246,5 metra. Czekamy cały czas na skok Emanuela Chedala, Matthias Jupan, obok niego z prawej strony Aleksander Stöckl,
Bardzo wierzą Norwegowie w swoich skoczków, wierzą, że to będą ich mistrzostwa, że któryś z Norwegów stanie tutaj na najwyższym stopniu podium. Widzą Państwo, natychmiast powędrowała platforma startowa do góry, była 16, w tej chwili już o dwie wyżej, a więc 18 belka startowa. No i z tak wysokiego rozbiegu, z tak długiego najazdu zawodnicy podczas serii treningowych nie jechali. Najwyższy, najdłuższy rozbieg to była właśnie 16 belka startowa, no ale podczas serii treningowych warunki były zdecydowanie lepsze, momentami dmuchało mocno pod narty, wykorzystało to paru skoczków. Między innymi Martin Koch w pierwszej serii treningowej, kiedy potrzebował 237 metrów. Ja wspominałem o tym pierwszym rekordzie skoczni, który wynosił 85 metrów w 1936 roku. Tak skoczył tutaj Hilmar Myra, a później słynny Björn Virkola w 1966 roku. 146 metrów, potem poszczególni zawodnicy ustanawiali nowe, najdłuższe odległości na tej skoczni, która była kilkakrotnie przebudowywana. No i ten ostatni rekord Johanna Remena Evensena, imponujący, 246,5 metra. Emanuel Szedal w powietrzu. Ależ ma fatalne warunki. Ponad 1,5 metra na sekundę z tyłu, aż ponad 21 punktów dodatkowo otrzyma Emanuel Szedal. No ale co z tego, skoro 157,5 metra. Tylko taką odległość osiągnął Francuz. W tak trudnych warunkach. No to chyba nikt, żaden ze skoczków nie poradzi sobie. Jego najlepszy wynik Emanuela Szedala, 215,5 metra. Teraz widzą Państwo, jest na trzecim miejscu za prowadzącym Jutą Watadze, a w zasadzie prowadzącymi Jutą Watadze, na drugim miejscu Jernej Damian. Emanuel Szedal, 7 skoczków jak na razie odbiło się z progu Wikersund Bakken. No i kolejny z reprezentantów Włoch, Sebastian Coloredo. 210,5 metra to jego rekord życiowy, Sebastiana Coloredo z Planicy z ubiegłego roku. No i to jest najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy jak na razie podczas serii kwalifikacyjnej. Myślę, że Włoch powinien objąć prowadzenie. Też spora rekompensata punktowa, teraz 174,5 metra. No i Sebastian Coloredo będzie w tej chwili na pierwszym miejscu. Przypomnę, 40 skoczków będziemy oglądać w pierwszej serii indywidualnej walki o tytuł Mistrza Świata w lotach narciarskich. Zawodnicy będą rywalizować aż w 4 seriach. Jutro pierwsze dwie i w sobotę seria numer 3 i 4. Po pierwszej jutrzejszej serii do kolejnych 3 awansuje tylko 30 najlepszych skoczków i ta 30 będzie rywalizowała o zwycięstwo. A tymczasem kolejny z reprezentantów Kazachstanu, Radik Żaparow. Również bez tego błysku, po nieco powyżej 120 metrów, Radik Żaparow. Gdzieś tam na górze, tuż zaraz za bulą wylądował reprezentant Kazachstanu. Bardzo niskie noty od sędziów, po 14 punktów. W tej chwili ten wiatr nieco słabszy, ale także wiejący cały czas z tyłu. No i Radik Żaparow aktualnie na ostatnim, 9. miejscu.